Jaya Acharya Deva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 14. płyta, 81. ścieżka. Jest to wykład ze Śrīmad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 8, tekst 25, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 17 kwietnia 1973 roku w Los Angeles, w Kalifornii. Jai. 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 श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय जय वृंदावन धाम की जय जय नवद्वीप धाम की जय जय स्वामी भक्तवृंद की जय जय ऑल ग्लोरी टू द अस्मर हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू द अस्मर हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच हरि बोल शका फाश नाम रूप पांच ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विपदस्तं शश्वत् शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य Apunarbhavadarshanam. Tłumaczenie. Ja chcę, aby wszystkie te nieszczęścia wydarzały się znowu i znowu. Dlatego, że będziemy mogli widzieć się znowu i znowu. Widząc Ciebie, to oznacza, że my dłużej nie będziemy widzieć powtarzających narodzin i śmierci. To jest bardzo interesujący werset. Że wipad, nieszczęścia, niebezpieczeństwo, to jest bardzo dobre. Jeśli takie niebezpieczeństwo i nieszczęścia przypominają mi o Krysznie, jest to bardzo dobre. Wielbiciel, jak on przyjmuje niebezpieczne pozycje. Niebezpieczeństwo musi tam być. Niebezpieczeństwo, ponieważ to miejsce, ten materialny świat jest pełen niebezpieczeństw. Te głupie osoby nie wiedzą o tym. Próbują uniknąć niebezpieczeństw. To jest walka o przetrwanie. Każdy próbuje zostać szczęśliwy i uniknąć nieszczęścia. To jest materialne zajęcie. Ostateczne szczęście. Człowiek pracuje i myśli, będę pracował teraz bardzo ciężko. Let me have some bank balance. I będę miał jakieś konto w banku. So, when I shall tak, żebym, get old, kiedy się zestarzeję, I shall enjoy będę life cieszył się życiem without any work. Bez żadnej pracy. That is the inner to jest główna intention of skłonność każdego.
Nikt nie chce pracować. Wkrótce, jak otrzyma jakieś pieniądze, on chce odejść od pracy i zostać szczęśliwym. Ale to nie jest możliwe. Ty nie możesz być szczęśliwy w ten sposób. Tutaj jest powiedziane. Prawdziwym niebezpieczeństwem jest, ona mówi apunah. Apunah oznacza, a znaczy nie. I punar bhava znaczy powtarzające się narodziny i śmierć. Prawdziwym niebezpieczeństwem jest powtarzające się narodziny i śmierć. To musi być zatrzymane. A nie to tak zwane niebezpieczeństwo. To jest wszystko. Materialny świat jest pełen niebezpieczeństw. Tak jak jeśli jesteś na oceanie. Jeśli jesteś na oceanie, możesz mieć bardzo silny statek, bardzo bezpieczny statek, ale to nie jest takie bezpieczne, ponieważ jesteś na oceanie. W jakimkolwiek czasie mogą być niebezpieczeństwa. Może pamiętacie w waszym kraju? Tam było... Jak to jest? Titanic? Titanic. Wszystko było zabezpieczone, ale przy pierwszej fali on zatonął. I wszystkie ważne osoby waszego kraju stracili swoje życie. Niebezpieczeństwo musi być, ponieważ ty jesteś w niebezpiecznej pozycji. Ten materialny świat sam w sobie jest niebezpieczną pozycją. Naszym zajęciem jest, niebezpieczeństwo musi tam być. Teraz naszym zajęciem powinno być, jak przekroczyć ten ocean tak szybko, jak to możliwe. Tak długo, jak jesteś na oceanie, jesteś w niebezpiecznej pozycji. Jakkolwiek możesz posiadać silny statek, to jest fakt. Nie powinieneś być zaniepokojony przez falę oceanu. Próbuj przekroczyć ocean. Udaj się na inną stronę. To jest twoje zajęcie. Podobnie, tak długo, jak jesteśmy w tym materialnym świecie, tam musi być niebezpieczeństwo, nieszczęścia, ponieważ to jest miejsce nieszczęść. Naszym zajęciem jest, nawet w tych nieszczęściach, niebezpieczeństwach, jak my rozwiniemy naszą świadomość Kryszny i po porzuceniu tego ciała wrócimy do domu, do Boga, do Kryszny. To powinno być naszym zajęciem. My nie powinniśmy być zaniepokojeni tak zwanymi nieszczęściami. One nie są tak zwane, one są faktyczne. To pytanie było od Arjuny dla Kryszny, że cokolwiek mówisz, to jest właściwe, że ja nie jestem tym ciałem, jestem duszą. Każdy nie jest tym ciałem, on jest duszą. Z unicestwieniem tego ciała, po unicestwieniu ciała dusza będzie istnieć. A kiedy widzę, mój syn umiera, czy mój dziadek umiera, ja zabijam, jak ja mogę się uratować? Jak ja mogę, żeby mój dziadek nie umarł, mój syn nie umarł? Jak ja mogę upewnić się, że to jest tylko zmiana? Ponieważ mam zwyczaj myśleć w ten sposób. Dlatego musi być smutek. Krishna odpowiedział, tak, jest to faktem. To musisz tolerować, to wszystko. Tam nie ma innego lekarstwa. Krishna nigdy nie powiedział, że to nie są fakty. Co Arjuna objaśnił, że ja wiem, kiedy mój syn umiera,
Mój syn zmienia ciało. Czy mój dziadek umiera? Zmienia ciało. Ja wiem to. Ale mimo to, ponieważ mam uczucie do skóry, ja muszę cierpieć. Krishna odpowiedział, tak, cierpienie tam jest, ponieważ ty również jesteś w cielesnej koncepcji życia. Cierpienie musi tam być. Tam nie ma innego lekarstwa niż tolerowanie. Tam nie ma innego lekarstwa. Tak jak w waszym kraju jest bardzo tak zimno, wykąpać się rano, trochę trudne zadanie, ale czy to znaczy, że wielbiciele powinni przestać się kąpać? Nie. Nawet jeśli jest zimno, ktoś musi się kąpać. Obowiązek musi być zrobiony. Obowiązek musi być robiony. Nawet jeśli jest odrobina cierpienia, to nazywa się tapasją. Tapasja oznacza, my musimy przedłużyć czy praktykować nasze zajęcie świadome Kryszny pomimo wszelkich niebezpieczeństw i nieszczęść tego świata. To nazywa się tapasją. Tapasja oznacza dobrowolne przyjęcie trudnego życia, trudności życia. Czasami tapasja, w systemie tapasja, w porze gorącej, letniej, w upale ciepła, słońca, oni dodatkowo rozpalają jakieś ogniska wokół siebie i siedzą w środku i medytują. Są takie procesy tapasji. Czy w takie nadmierne zimno ktoś zagłębia się w wodę do szyi i medytuje? Te rzeczy są opisane w tapasji. Ale Pan Chaitanya Mahaprabhu nie daje wam takiego przepisu. On daje wam bardzo wspaniały program. Intonuj, tańcz i przyjmij prasadam. Mimo to my tego nie chcemy. My nie możemy przyjąć tej tapasji. Widzicie? Jesteśmy tak upadli. To jest rodzaj tapasji, który jest bardzo łatwy do wykonania i to jest bardzo przyjemne. Mimo to my się nie zgadzamy. My będziemy włóczyć się po ulicy, leżeć gdzieś, wszędzie. I mimo to ja będę pił, będę miał seks i leżał. Co może być zrobione? My dajemy dobre możliwości. Przyjdź tutaj, intonuj, tańcz i żyj bardzo spokojnie i przyjmij Krishna prasadam, bądź szczęśliwy. Ale ludzie nie przyjmują. To jest nazywane nieszczęście. Chaitanya Mahaprabhu dlatego powiedział, Mamapi, Durdeva, Idzisham, Ihajani, Nanuragah. Chaitanya Mahaprabhu mówi, w transcendentalnym świętym imieniu Boga, Krishna, tam są wszystkie moce. Jak Krishna posiada nieograniczone moce, podobnie w imieniu, świętym imieniu Kryszny są nieograniczone moce. I tam jest wiele imion Kryszny. Krishna posiada tysiące i tysiące imion. Imię Kryszny jest głównym imieniem. I tam nie ma szkody, ani jakichś surowych reguł, że ty musisz intonować w tym czasie czy tym czasie. Nie. Kiedykolwiek. Kiedykolwiek możesz to podjąć. Imię jest to same z Krishną.
Na tej logice imię, święte imię Kryszny jest Kryszną. On nie jest czymś innym od Kryszny. Nie myśl, że Kryszna żyje na Goloka Vrindavan, a imię jest inne. Tak w świecie materialnym my mamy tą koncepcję. Imię jest odmienne od faktu. Ale w świecie absolutnym tam nie ma takiej różnicy. To jest nazywane absolutem. Imię jest tak potężne, jak Kryszna jest potężny. Posiadacie ten język. Możesz intonować Kryszna, Hare Kryszna. Natychmiast będziesz w bezpośrednim dotyku z Kryszną. Natychmiast. Ponieważ imię Kryszna i osoba Kryszna nie są odmienni, to sami. Nawet jeśli myślisz, że Kryszna jest daleko, daleko stąd. Kryszna nie jest daleko. Kryszna jest w tobie. On nie jest daleko. On jest daleko, a w tym samym czasie najbliżej. Nawet jeśli myślisz, że Kryszna jest daleko, jego imię jest. Ty intonuj Hare Kryszna. Kryszna stanie się natychmiast osiągalny. I aby uczynić, żeby Kryszna był osiągalny w ten krótki sposób, tam nie ma szkody ani takich surowych reguł. Ty możesz intonować kiedykolwiek. Natychmiast otrzymasz Krysznę. Zobacz łaskę Kryszny. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu mówi, mój drogi Panie, dałeś mi takie wspaniałe możliwości, żeby skontaktować się z Tobą. Ale jestem tak nieszczęśliwy. Nie mam przywiązania do tych rzeczy. Nie mam przywiązania. Mam tak wiele przywiązań do innych rzeczy. Ale nie mam przywiązania do intonowania Hare Krishna. To jest moje nieszczęście. Krishna daje tak wiele możliwości, że On jest obecny przed Tobą przez transcendentalną wibrację w swoim imieniu i imię ma wszelkie moce Kryszny. Jeśli pozostaniesz w kontakcie z imieniem, otrzymasz wszelkie korzyści błogosławieństw Kryszny. Ale mimo to ja nie jestem skłonny intonować mantrę Hare Krishna. To jest nieszczęście. Wielbiciel nigdy nie przyjmuje niebezpiecznej pozycji jako bardzo taką niewdzięczną pozycję czy bardzo nieszczęsną pozycję. On wita to, ponieważ podporządkowana dusza, on wie, czy to niebezpieczeństwo, czy festiwal, one są wszystkie różnymi demonstracjami Kryszny. Kryszna jest absolutny. W pismach jest powiedziane, że tak jak są dwa rodzaje, dwie strony, religijność i niereligijność. Coś przeciwnego. Ale w pismach jest powiedziane, religijność jest z przedniej strony Boga, a niereligijność jest z tyłu Boga. Przednia część Boga, czy tylna część, czy jest jakakolwiek różnica? Bóg jest absolutny. Dlatego wielbiciel, czy to w bogactwie, czy w niebezpieczeństwie, on nie jest zaniepokojony. On wie, że obydwie te rzeczy są Kryszną, czy to w niebezpiecznej pozycji. Teraz Kryszna pojawił się przede mną jako niebezpieczeństwo. Tak jak Hiranyakashipu i Prahlad Maharaja i Nrisimhadev. Nrisimhadev jest niebezpieczny dla Hiranyakashipu. I on jest najwyższym przyjacielem dla Prahlady Maharaja. Ta sama osoba. Podobnie Bóg nigdy nie jest niebezpieczny dla wielbiciela. Wielbiciel nigdy nie obawia się niebezpieczeństw. On jest przekonany, że niebezpieczeństwo to jest inna postać Boga. Dlatego mam się obawiać. Ja podporządkowałem się Jemu.
Kunti Devi mówi, że Vipada Santu, Vipada Santu da Shashvat, ponieważ ona wie, jak pamiętać Krishnę w czasie niebezpieczeństwa. Ona wita niebezpieczeństwo. Mój drogi Panie, ja witam takie niebezpieczeństwa, kiedy mogę pamiętać o Tobie. Jak Prahlad Maharaja, on zawsze myślał o Krishnie, kiedy jego ojciec był umieszczony, umieścił jego w niebezpiecznej pozycji. Dlatego jeśli jesteś umieszczony w niebezpiecznej pozycji i jeśli ta niebezpieczna pozycja daje Tobie impet do pamiętania o Krishnie, to jest witane. O, ja otrzymałem tą możliwość pamiętania o Krishnie. Teraz, jak to jest witane? To jest witane, ponieważ widząc Krishnę, znaczy, że ja awansuję w moim życiu duchowym, dlatego, że nie będę musiał cierpieć już więcej tych niebezpiecznych stanów. Jeśli awansujesz w świadomości Kryszny, wtedy rezultatem będzie po porzuceniu tego ciała. Kryszna mówi, po porzuceniu tego ciała, ty nie narodzisz się znowu w tym materialnym świecie. To jest potrzebne. Przykładowo, jest mi wygodnie w obecnej chwili. Moje ciało jest w wielkich komfortach, ale jest śmierć i są inne narodziny. Po porzuceniu tego ciała, jeśli otrzymam ciało kota i psa, wtedy jakie jest znaczenie tej wygodnej pozycji? Ponieważ śmierć jest pewna. Dehantaram znaczy, ty musisz przyjąć inne ciało. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj ciała ty otrzymasz, ty możesz to wiedzieć. To jest stwierdzone w pismach, że jeśli masz taką i taką mentalność, otrzymasz takie i takie ciało. W wygodnej pozycji, jeśli ja utrzymuję siebie w mentalności psa, wtedy otrzymam w następnym życiu psiało psa. Więc jaka jest wartość tej wygodnej pozycji? Ja mogę być w wygodnej pozycji przez 20 lat, 30 lat, 50 lat, czy co najwyżej 100 lat. I po tej wygodnej pozycji, kiedy porzucę to ciało, jeśli z powodu mojej mentalności stanę się kotem i psem i myszą, wtedy jaka jest korzyść tej wygodnej pozycji? Ci ludzie nie znają, nie wiedzą o tym. Oni myślą, szczególnie w tym wieku, że teraz jestem w wygodnej pozycji. Mam dosyć pieniędzy, bardzo dużo. Ja mam dużo posiadłości. Ja mam dużą ilość komfortów, dużo pożywienia. Wkrótce jak ciało jest skończone, ja nie narodzę się znowu. Tak długo jak żyję, niech pozwól mi się cieszyć. To jest współczesna filozofia, hedonizm. A to nie jest faktem. Kunti dlatego jest zanepokojona. Nie powtarzać. Jeśli widzisz zawsze Krishnę, to jest świadomość Krishny. Świadomość Krishny oznacza zawsze myśleć o Krishnie. Twoja świadomość powinna być zaabsorbowana w myślach o Krishnie. Dlatego my dajemy różnorodność zaangażowań świadomych Krishny. My nie powinniśmy odwracać naszej energii. Teraz, kiedy sprzedajemy książki, to jest świadomość Krishny. My sprzedajemy książki. Ale jeśli myślimy, że sprzedaż książek może być przemieniona na sprzedawanie tych klejnotów,
To nie jest bardzo dobra idea. To nie jest bardzo dobra idea. Wtedy my znowu staniemy się tym jubilerem. Znowu zostań myszą. Powinniśmy być bardzo ostrożni. Nasza świadomość Kryszny nie może być odwrócona uwaga. Wtedy uda się do piekła. Nawet jeśli jest niebezpieczeństwo, nawet jeśli jest cierpienie w świadomości Kryszny, powinniśmy to tolerować. Taka jest instrukcja. Powinniśmy witać takie niebezpieczeństwo i modlić się do Kryszny. Czym jest ta modlitwa? Mój drogi Panie, to jest Twoja wielka łaska, że jestem tak umieszczony w tej niebezpiecznej pozycji. I to jest punkt widzenia Wielbiciela. On nie przyjmuje niebezpieczeństwa jako niebezpieczeństwo. On przyjmuje, to jest łaska Kryszny. Jaki rodzaj łaski? Teraz. Z powodu moich przeszłych czynności ja cierpiałem tak bardzo. Ale Ty zmniejszyłeś to cierpienie, dając mi odrobinę cierpienia. Tak jak kara. Przykładowo w sądzie wielka osoba jest złodziejem. Powiedzmy, jeśli sędzia chce 100 tysięcy dolarów, on może zapłacić natychmiast. Ale on pyta jego, daj 1 cent. Ponieważ to jest również kara, ale zmniejszona. Podobnie my musimy cierpieć z powodu naszych przeszłych czynów. To jest fakt. Nie możesz tego uniknąć. A ci, którzy są w służbie oddania, ci, którzy są w świadomości Kryszny, ich cierpienia są zmniejszone. Zabrane. Tak, ktoś ma być zabity. Dlatego zamiast bycia zabitym nożem, on otrzymuje takie małe cięcie na palcu. W ten sposób ci, którzy są w służbie oddania, oni są. Krishna zapewnia, że ja daję Tobie ochronę od reakcji grzesznego życia. Kiedy jest bardzo, bardzo takie mocno przestępcze czynności, czasami to jest tak. Zamiast jego powiesić, tam może być lekkie cięcie nożem na palcu. Taka jest pozycja. Dlaczego mamy obawiać się niebezpieczeństwa? Powinniśmy jedynie zależeć od świadomości Kryszny, ponieważ jeśli żyjemy świadomie Kryszny w jakichkolwiek okolicznościach, wtedy moją korzyścią jest, że ja nie wrócę znowu do tego materialnego świata. Ciągle tak, jak myślisz o Krysznie, jak widzisz Krysznę, jak czytasz o Krysznie, jak pracujesz dla Kryszny, w taki czy inny sposób, jeśli pozostaniesz w świadomości Kryszny, to jest Twoja korzyść. I ta korzyść uratuje Ciebie od przyjęcia narodzin znowu w materialnym świecie. To jest prawdziwa korzyść. A jeśli będę miał odrobinę komfortów przez tak zwane inne zaangażowanie, jeśli zapomnę o Krysznie i będę musiał narodzić się znowu, wtedy jaka jest moja korzyść?
Powinniśmy być bardzo ostrożni co do tego. Świadomość Kryszny nie może być niepokojona w jakichkolwiek okolicznościach. Nawet jeśli są ogromne cierpienia, to jest instrukcja Kunti Devi. Kunti Devi wita, wita. Niech będą, ponieważ przed zwyciężeniem w bitwie na Kurukshetra wszyscy ci Pandawowie byli umieszczeni w tak wielu niebezpiecznych pozycjach. To już jest opisane w poprzednim wersetach. Czasami oni otrzymali truciznę. Czasami byli umieszczeni w domu z laką i on był podpalony. Czasami wielkie demony, mięsożercy i wielcy wojownicy. Zawsze oni stracili swoje królestwo, stracili swoją żonę, stracili swój prestiż. Byli wygnani do lasu. Pełnia niebezpieczeństw. Ale we wszystkich tych niebezpieczeństwach Kryszna tam był. We wszystkich tych niebezpieczeństwach. Kiedy Draupadi była rozbierana, Kryszna tam był, dostarczał odzienie. Kryszna zawsze tam jest. Dlatego Bhishma Dev, kiedy umierał, on był dziadkiem Pandawów. Kiedy Pandawowie przyszli zobaczyć jego na łoży śmierci, on płakał. Ci chłopcy, moi wnuki, oni wszyscy są bardzo pobożni. Maharaj Yudhishthir, najbardziej pobożna osoba. Jego imię jest Dharmaraj, król religijności. On jest najstarszym bratem. I Bhima, i Arjuna, oni są wielbicielami i tak wielkimi bohaterami. Oni mogą zabić tysiące osób. Są tak potężni. Yudhishthir, Yudhishthir tam jest. I Bhima, Arjuna, a Draupadi jest bezpośrednio boginią szczęścia. Tam była ta instrukcja, że gdziekolwiek Draupadi będzie, tam nie będzie głodu. W ten sposób połączenie było tak wspaniałe i ponad tym Kryszna jest zawsze z nimi. I mimo to oni cierpią. On zaczął płakać, że ja nie wiem, jaka jest aranżacja Kryszny. Takie pobożne osoby, tacy wielbiciele, oni również cierpią. Więc nie myśl, że ponieważ zostałem wielbicielem, tam nie będzie niebezpieczeństwa, żadnego cierpienia. Prahlad Maharaja cierpiał tak bardzo, Pandawowie cierpieli tak bardzo, Haridas Thakur cierpiał tak bardzo, a my nie powinniśmy być niepokojeni przez te cierpienia. My musimy mieć pełną wiarę, pełne przekonanie, że Kryszna tam jest. On da mi ochronę. Nie próbuj skorzystać z innego schronienia niż Kryszny. Zawsze przyjmuj Krysznę. Kryszna mówi. Mój drogi Arjuna, możesz ogłosić to publicznie, że moi wielbiciele nigdy nie są zniszczeni, nie giną. Dlaczego to ogłoszenie było radzone, żeby to zrobił Arjuna? Dlaczego on nie ogłosił tego osobiście? Tam jest jakieś znaczenie. Ponieważ to oznajmienie, jeśli Kryszna by to zrobił, tam mogłoby być niedotrzymane, ponieważ czasami on łamie swoją obietnicę. Ale jeśli jego wielbiciel obieca, to nigdy nie będzie złamane. Takie jest zajęcie Kryszny. O, mój wielbiciel to oznajmił.
Ja muszę zobaczyć, muszę widzieć, że to musi być wypełnione. Taka jest pozycja Kryszny. On jest tak bardzo przywiązany do swojego wielbiciela. Dlatego on powiedział, że ty oznajmij. Jeśli ja to oznajmię, ludzie mogą w to nie wierzyć. Ale jeśli ty oznajmisz, oni w to uwierzą. Ponieważ jesteś wielbicielem. Twoje oznajmienie nigdy nie będzie. Kryszna chce widzieć, że obietnica mojego wielbiciela jest spełniona. Moja obietnica może nie być spełniona, może być niedotrzymana. To jest świadomość Kryszny. My musimy przyjąć świadomość Kryszny we wszelkich okolicznościach, nawet jeśli to jest najbardziej niebezpieczna pozycja. My musimy utrzymywać naszą wiarę u lotosowych stóp Kryszny, w lotosowe stopy Kryszny. I tam nie będzie niebezpieczeństw. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śrila Prabhupada, Jaya Acharya Deva.